Z blogu blogkopyra.com Hazy Discovery Prague, czyli czeska Praga. Czeska Praga, Hazy Ipka, Pinta i Siberia. Siberia, czyli browar chyba kontraktowy, a może już teraz nie, ale chyba kontraktowy z Pragi, powiązany z, jeśli się nie mylę, czy wywodzący się z pubu Birgik chyba tak się nazywa ta ich knajpa. Czyli można powiedzieć, że trochę nawiązuje to do tych pierwszych Hazy Discovery, które były z lokalami, ale nie, to jest browar kontraktowy Siberia. Witajcie w Chmielowym Biurze Podróży. Jeśli nie byliście w Pradze, to zapraszamy do stolicy Czech razem z tamtejszym Siberia Brewery. Nasze kooperacyjne Hazy IPA z pewnością umili Waszą wycieczkę. Na liście atrakcji Chmiele Azaka, Simko, Iwik, Secret będzie cytrusowo, owocowo i żywicznie. Hop rate 24 gramy na litr, czyli dosyć sporo, ale nie najwięcej. Bywa więcej, ale 24 gramy na litr to jest sporo, naprawdę. Alkohol 6,5%, ekstrakt 16,5%. Mamy kod QR, który nas prowadzi do strony Pinty, która nam mówi o tym, że w skład to woda, słody, jęczmienny pilzneński, pszeniczny i owsiany, chmiele do kotła Flex. Często mnie pytacie, co to jest ten Flex. No więc Flex jest to ekstrakt chmielowy. Zasadniczo można by powiedzieć koncernowe metody. I pierwszy raz, jak ja się spotkałem z tym, że browar kraftowy używa ekstraktu chmielowego, no to kręciłem trochę na to nosem. To nie jest dla mnie, kurwa, zgodne z duchem kraftu. Słynna scena przy degustacji Czarnego Wdowca z browaru Piwoteka, stąd w ogóle się wzięło całe memiczne określenie duch kraftu. Nie? Powiedziałem, używanie ekstraktów chmielowych to nie jest, kurwa, zgodne z duchem kraftu. Nie? No, ale jak Pinta już się za to wzięła, czyli ojcowie rewolucji, musiałem jakby zjeść swój język, połknąć swój język, tak, odszczekać, no bo nie będę, kurna, Pinty bojkotował, nie? No, ale jakie jest tego wytłumaczenie? Wytłumaczenie jest proste. Otóż goryczka, łatwiej jest zaprojektować tę goryczkę na konkretny poziom, jeżeli używamy czegoś bardzo precyzyjnego, czegoś, co zawsze tak samo się zachowa, czegoś, co zawsze da nam określonej ilości użytej do określonego ekstraktu, da nam określoną goryczkę. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że czemu zapobiega taki Flex? Flex zapobiega temu, że jeżeli chcemy mieć wysoką goryczkę, to nie musimy dodawać bardzo dużo chmielu. Dobra, inaczej. To nie musimy sporej objętości chmielu gotować długi czas w kotle, co może powodować przenikanie takich nut łodygowych, zielonych, nie? Tylko możemy go dodać tego Flexa, goryczka będzie taka, jaką sobie zaprojektujemy, a tak naprawdę cała magia zaczyna się później. No i tym później to jest na Whirlpool, czyli do takiej, po polsku się nazywa kać osadowa, czyli po zakończeniu gotowania wlewane jest tam piwo po to, żeby osady gorące i właśnie resztki chmielu sobie osiadły, a w miarę klarowną, pozbawioną tego brzeczkę, przefiltrowujemy na chłodzenie i do tanku. Więc tam dodana była azakka, później, już po fermentacji albo w trakcie, na zimno do tanku trafiła azakka, Simco Cryo i Vic Secret. Drożdże to Verdant IPA. To taka mała dygresja na temat tego, czym jest Flex, dlaczego dzisiaj już się o to nie pruje, a kiedyś w początkach kraftu robiłem z tego wielkie halo i, prawda, hejtowałem czy szkalowałem browar Piwoteka za używanie ekstraktu chmielowego w ich Czarnym Wdowcu. Przy czym oni o tyle byli, jak to powiedzieć, o tyle mieli rację z tym ekstraktem chmielowym, że im chodziło o to, żeby uzyskać bardzo wysoką goryczkę.
No i tak, to był powód, żeby użyć ekstrakt chmielowy. Pinta to używa, powiedzmy, bardziej, żeby mieć bardziej przewidywalne piwo, nie mieć zalegającej, piekącej goryczki i tak dalej, ale to nie jest konieczność. W przypadku czarnego wdowca z piwoteki trochę tak było. Jeżeli chciałeś mieć taką wysoką goryczkę, trzeba było użyć ekstraktu chmielowego. Ale faktem jest, gdyby nie to, to nie byłoby ducha kraftu. A tak jest. Powstało zresztą potem piwo piwoteki Duch Kraftu. No i to piwo rzeczywiście było paskudne. Bo miało być uważone ze złamaniem wszystkich zasad ducha kraftu. No i było paskudne, tak jak można było przewidywać. Hazy Discovery Prague. Bardzo mocno zmętnione, wręcz bym powiedział, że takie bursztynowe, czyli dosyć ciemne jak na ipki w obecnych czasach. No nie jest miedziane jeszcze, ale już to jest takie głębokie złoto, jasny bursztyn, mocno zmętnione, drobno pęcherzykowa, niezbyt obfita piana. Słodko, owocowo. Jakieś morele, tego typu żółte owoce pestkowe, tak się to mówi, może nektaryna, ale raczej nie, cytrusy. No, spróbujmy. Konkret goryczka już w pierwszym łyku, po pierwsze. Po drugie, dosyć gładkie. No ale naprawdę goryczka jest. Niskie wysycenie. Dla mnie ta goryczka jest wysoka. Jest krótka. I to jest zasługa tego flexa, że można zrobić bardzo wysoką, czy wysoką goryczkę, ale bardzo krótką. Na normalnym chmielu, granulacie, tego się nie da zrobić, bo po prostu musicie dodać tyle tego granulatu, że troszkę tego zalegania niestety będzie. Bardzo gładkie, bardzo takie likierowe w konsystencji. Bardzo dobre piwo. Bardzo dobre. Chociaż jest tutaj taka jedna nuta. Nie wiem, czy ten charakter goryczki, co jest troszkę paradoksem, bo Flex powinien dawać bardzo neutralną goryczkę, bardzo czystą, bardzo taką, po prostu goryczka, czyste alfa kwasy, tak? Flex to są praktycznie czyste alfa kwasy. Czyli ona nie powinna mieć żadnego smaku, charakteru. A mam wrażenie, że przy czym pamiętajmy, że dodatek tej Azaki na Whirlpool też w pewien sposób podnosi goryczkę. I teraz mi przyszło do głowy, że tutaj jest ten Vic Secret. I Vic Secret często się obwinia o taką niezbyt przyjemną goryczkę. Natomiast on tutaj był użyty na zimno, więc nie powinien mieć wpływu, ale powiedziałbym, że ta goryczka nie jest wcale taka idealna, jakby ten Flex sugerował. Ale generalnie jest ok, no i mówię, plus jest taki, że jest to hazy ipka, ale goryczkowa, z goryczką. Co prawda to nie pierwsza w Craftboxie, bo podobna ipka, podobny było Jazzy. Natomiast tam na pewno ta goryczka była dłuższa, ona tu jest krótka, ale mniej mi chyba pasuje. No w każdym razie dobre piwo. Ale żeby mnie czymś zachwyciło, to też bym nie powiedział, nie? Jest po prostu dobre. Jest po prostu dobre, fajnie się pije. Tyle. No, także Hazy Discovery Prague. Dobre, ale raczej nie jest takim piwem, które zapadnie w pamięć komukolwiek w tej serii. Odróżnienie od na przykład Hazy Discovery Barcelona, które było zjawiskowe, jeśli dobrze pamiętam, że to Barcelona była taka super. Wasze zdrowie.